Następny to będzie uchwały. Komisji uchwały. Kto tam ma referować? Tak, ja mam referować. W sprawie odwołania radnego Marka Kosaja z funkcji przewodniczącego Komisji do spraw informacji Rady 99 w Orokolańskim. Paragraf 1 odwołuje się radnego Marka Kosaja z funkcji przewodniczącego Komisji do spraw informacji Rady 99 w Orokolańskim. Paragraf 2. Uchwała wychodzi w życie tej podjęcia. Uzasadnienie uchwały podjęto na wniosek Komisji do spraw informacji Rady 99. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Ja jestem głosem sprzeciwu, dlatego że, proszę Państwa, doprowadziliście Pan, w pewnym sensie Państwo do pewnej takiej kuriozalnej sytuacji. Oto w Komisji Informacji znalazł się cały skład Rady, czego trudno potem było wcześniej tą komisję ruszyć. To, że Pan Przewodniczący Komisji daje różne zapytania do Komisji Rewizyjnej w mieście i pyta się różnych osób, jak to powinno funkcjonować, to myślę, że to nie jest jeszcze powód do tego, żeby odwoływać Przewodniczącego Komisji. Bo to Państwo możecie się znaleźć w takiej bardzo szczególnej sytuacji, że nagle w całym, we wszystkich komisjach znajdzie się cały skład Rady i znowu zacznie się odwoływanie poszczególnych przewodniczących komisji. Ja Państwa przestrzegam przed taką procedurą, bo to jest coś, co nigdy nie było w jakiś sposób wykonywane, myślę, że nie tylko w 99, ale z tego, co się orientuje, w żadnej z dzielnic. Taka specyficzna sytuacja, że ktoś, kto jest przeciwny zarządowi, nagle zostaje po prostu gdzieś tam obstawiany na boczny tor. Nie jest to do końca, myślę, w porządku, to nie o to chodzi. Myślę, że rozwiązanie problemu powinien szukać zarząd, a nie próbować wyeliminować radnego, który jest przewodniczącym tej komisji. I to wydaje mi się, że nie powinniście Państwo tej uchwały przyjmować po prostu. Nie. To może się okazać za chwilę, tak jak powiedziałem, że do każdej komisji przystąpią wszyscy członkowie rady, no i będzie, zacznie się przepychanka, po której stronie jest większość. Także byłoby to niewskazane, tym bardziej, że wobec tego, co się obecnie stało ze statutami dzielnic, z granicami dzielnic, tak jak przebiegły konsultacje, jak Państwo nie wzięliście udziału w tych konsultacjach, jak zarząd, no rozumiem, nie przedstawił Państwu do dyskusji tego tematu, zmiany granic, zmiany statutów, zmiany ordynacji wyborczej, włączenia regulaminu, ja myślę, że wszyscy do tego w jakiś sposób mieliście, ale to zarząd kieruje pracami rady i zarząd powinien informować o pełnej korespondencji, która wchodzi i wpływa do rady. I w związku z powyższym stawianie się takiej sytuacji, że oto pan przewodniczący coś tam jest przeciwny pewnym działaniom, no nie predysponuje jeszcze do odwoływania przewodniczącego, bo dzisiaj będziecie się za chwilę zastanawiać, jeżeli dopuszczono do zmiany granic, bez informowania o tym razie, w pełnej akceptacji, jeżeli nie próbowaliście Państwo się przeciwstawiać, jako jedyna z 18 dzielnic nie wyraziliście żadnej opinii w tej materii, ani do zmiany granic, ani do statutów, które w tej chwili były przeciwstawione. Nie na temat. To za chwilę się okaże, że powinniście Państwo odwoływać zarząd. Bo jeżeli Państwo uważacie, że radny Kosajda pracuje źle, no to ciekawym, jak takie działania, które wpłynęły na, no można powiedzieć, w pewnym sensie rozbiór tej dzielnicy niezbyt wielkiej o 20 hektarów i 1,5 tysiąca mieszkańców, wpłynie po prostu na całokształt tego. Jak to będziecie Państwo oceniać? Tego jestem bardzo ciekawy. Dlatego przestrzegam przed działaniami takimi, które no, poddajecie się Państwo pewnym sugestiom i oddziaływaniom, które się zaczynają tutaj wytwarzać. To jest moje odczucie i z tym głosem chciałem Państwa powiedzieć. Dziękuję bardzo. To znaczy, jestem trochę zdziwiony, że radny miasta, który jednak rzadko uczestniczy na naszych posiedzeniach, chociaż oczywiście jest to obecnie w internecie dostępne, ale akurat tak w taki sposób jednoznaczny wygłasza swoją opinię. Ale oczywiście każdy ma do tego prawo. Natomiast dziwi mnie również to, że padły takie sugestie, że to zarząd odwołuje, albo że w zasadzie już się sprawa dokonała. Po pierwsze, sprawa się nie dokonała, bo dopiero będzie głosowana. Komisja ma prawo
przygotowywać wnioski czy projekty uchwały lub własnego uznania. Nie zarząd był tutaj inicjatorem tego. Biorę to absolutnie na własne barki. I są ku temu konkretne uzasadnienia. Natomiast wydaje mi się, że rozprzestrzenianie tego, czy straszenie, że tak się może stać w każdej komisji, oczywiście jest trochę nad wyraz. Po pierwsze, oczywiście może się tak stać, bo nikt nie zabroni członkom Rady uczestniczyć we wszystkich komisjach tak, jak uznają to za stosowne. Jeżeli jest tylko taka wola i chęć, to po prostu należy to wziąć pod uwagę, bo taki mamy charakter działania. Jeżeli będzie chęć zmiany poszczególnych przewodniczących, to również jestem przewodniczącym innej komisji i cały czas, przez całą kadencję zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś mnie może ocenić negatywnie. Więc to wydaje mi się takie podejście do sprawy, czyli naświetlanie nie jest do końca jednak precyzyjne. Co więcej, szczególnie właśnie w odniesieniu do kolegi radnego Marka Kocajdy, który w zasadzie od dłuższego czasu prowadzi specyficzne działanie w stosunku do zarządu, a już niewątpliwie od czasu, kiedy stał się szefem Komisji Informacji, w mojej ocenie, niestety, ale nadużywa swoją no nie pozycję, bo to źle powiedziane, ale tą sytuację do tego, żeby w sposób nie do końca jednak merytoryczny przedstawiać zarzuty zarządowi. Być może też tutaj nie zostało to powiedziane wcześniej, ale skoro już wytworzyła się dyskusja, to wydaje mi się, że też jestem zobowiązany do tego, żeby powiedzieć wprost, że komisja poszerzyła się nie ze względu na widzimisię, tylko przede wszystkim na zakres działania i to chyba śledząc uchwały jasno jest widać, tak? Poszerzamy zakres działania komisji, mamy zresztą pan radny miasta doskonale o tym wie, mamy teraz ten projekt partycypacyjny obywatelski, dosyć istotna rzecz, wydaje mi się, że skoro pierwsze takie, no w zasadzie pierwsze takie oficjalne na forum wszystkich dzielnic działanie ma zaskoczyć, to wydaje się, że pracy tam będzie dużo. A jak widać, nie tylko w mojej ocenie, bo nie tylko ja tutaj głosowałem za odwołaniem, ale w ocenie kilku osób, niestety, Marek nie jest osobą, która najlepiej sobie z tym być może poradzi. I to widać zarówno po pracy komisji, po tym jak komisja współpracuje z zarządem, a w zasadzie w pewnych niesnaskach, które są kierowane, więc to wydaje mi się, że nie powinny takie mieć miejsca, ale ja przynajmniej nie słyszałem, że inne komisje w ten sposób współpracowały z zarządem, więc to wydaje mi się w skali naszej Rady jednak dosyć dziwne. Byłem świadkiem, jak była prowadzona komisja i powiem szczerze, że była niestety prowadzona niesprawnie, no, czy słabo, no, tak bym to ocenił. Natomiast dla mnie szokiem, i to wydaje mi się, że też należy już tutaj powiedzieć, już było to, że w trakcie trwania komisji przewodniczący tejże komisji odbiera głos przewodniczącemu Rady w sposób, powiedziałbym, no, chcący uciszyć pewne zgłaszanie tematu przez przewodniczącego Rady na tejże komisji. Ja nie wiem, no, nie byłem świadkiem, byłem w trzech komisjach obecnie, jestem dwóch, nie byłem świadkiem podobnego zdarzenia nigdy wcześniej, co mnie zaskoczyło, ale już taką wisienką na torcie w tym akurat negatywnym znaczeniu było to, że okazało się, że w ogóle kolega Marek wystosował pismo do prezydenta miasta Krakowa o odwołanie zarządu, co wydaje mi się już w ogóle no, działaniem dziwnym, jak w takim razie przewodniczący, który postępuje w taki sposób, ma współpracować z zarządem Rady. No ja oczywiście, ale no proszę, regulamin i czas, bo tu się zaokrajamy nie wiem do końca. Proszę, regulamin, ja tu patrzę, minie i myślę, Komisja, budżet partycypacyjny, jeżeli Państwa przeraża,
To tak powiedział, przepraszam. No bo pan mówi, że jest taki ogrom pracy. Nie, jest istotny. Nic takiego, przepraszam, proszę mi nie wkładać w usta tego, czego nie powiedziałem. Powiedział pan, nie, że już jest ogrom pracy, czeka przed komisją. No oczywiście. Oczywiście, ale w związku z budżetem partycypacyjnym uważam, że to jest jeszcze jedno zadanie powierzone, które państwo otrzymujecie i tak sobie radzicie z każdym zadaniem powierzonym, bo sobie z nimi lepiej czy gorzej, ale radzicie wszyscy i nie ma problemu. Natomiast nie widzę problemu, żebyście sobie państwo nie poradzili z budżetem partycypacyjnym. Ale to jest oczywiście, pomijając tą kwestię. Natomiast to nie jest tak do końca. Właśnie powiedział pan ostatnią kwestię, którą pan wypowiedział, że pan radny Kocajda, no, jak każdy z państwa, miał prawo wnieść wniosek do każdego, do prezydenta, do przewodniczącego urzędu w prawie różnych sprawach interpretacyjnych. Zarząd również się zwraca do przewodniczącego rady i przewodniczący rady też udziela odpowiedzi w ten czy inny sposób i na ten wniosek pewnie prezydent ten czy inny sposób odpowie. Także tu nie znaczy, że od razu odwoła zarząd, bo to nie jest podstawa. Jest statut i regulamin, który no już jest wprawdzie zmieniony, ale jeszcze w dniu dzisiejszym na pewno obowiązuje. Nie? Natomiast pewne działania no, wskazują tu na to, że to jednak jest w kierunku osoby i tak jak pan sam powiedział, że wydaje się panu, że odnosi pan wrażenie, że tak się panu zdaje, że nie umie sobie poradzić. Panie radny, dziękuję bardzo. Znaczy, ja pana chciałem, panie przewodniczący, powiedzieć, że przysługuje mi jako radnemu głos bez limitu czasowego. Jeżeli pan zna statut, to bardzo proszę się zapoznać. Ale dziękuję bardzo. Ja nie zabieram głosu, tylko zwracam uwagę, żeby ograniczyć trochę. Czy są dalsze głosy w dyskusji? Nie ma. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.